Kochani, gdy chodziłam na cmentarz u mnie w Wesołej, to ksiądz prowadził procesję i śpiewał tam coś takiego. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Być może usłyszycie dzisiaj te słowa i będziecie po prostu je przepuszczać przez uszy. Tam jest napisane dobry Jezu, tam jest powiedziane dobry Jezu. Jezus to dobry Bóg, który przyszedł tutaj na ziemię, żeby Ciebie zbawić. Nasz Panie jest wyznanie, dobry Jezu, a nasz Panie, czy rzeczywiście Jezus stał się Twoim Panem? Czy jesteś dzisiaj bezpański? Czy rzeczywiście Jezus jest Twoim Panem dzisiaj? Zastanów się dzisiaj nad tymi słowami, bo jeżeli Jezus nie jest Twoim Panem, to nie będziesz miał odpocznienia, to nie idziesz do nieba. Jezus kiedyś powiedział, to jest napisane w Piśmie Świętym, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, trafi do Królestwa Niebios. Nie każdy. Możecie śpiewać ten zaśpiew religijny, dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie i nie iść do nieba, i nie iść do nieba. Tak, to jest prawda. Jezus Chrystus jest jedyną drogą. I jeżeli Ty nie uczynisz dzisiaj Jego swoim Panem, jeżeli nie uczynisz Jego swoim Panem, to tak naprawdę jesteś z tym, który trafi do piekła, bo piekło zostało stworzone dla diabła i jego demonów. I idziesz dzisiaj do piekła, jeśli nie uczyniłeś Jezusa Chrystusa swoim Panem. To jest dobry Bóg. Dobry Jezu tam śpiewacie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Tylko czy rzeczywiście Jezus jest Twoim Panem? Czy rzeczywiście tak jest? Ja się zaczęłam zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście ten Jezus, który oddał za mnie swoje życie, kto inny to zrobił? Nikt inny nie oddał za mnie swojego życia. Czy rzeczywiście ten Jezus jest moim Panem? W pewnym momencie swojego życia, kiedy tak naprawdę doszłam do swoich granic, w 2000 roku ja uznałam Jezusa Chrystusa moim Panem, bo ja chcę mieć dobrego Pana, a nie tego, który mnie poniża, który poniża moje życie, który mnie oskarża. Jezus mówił, że diabeł jest oskarżycielem, że jest mordercą, że jest kłamcą, że jest kłamcą. Dzisiaj, gdy usłyszycie te słowa, dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie, to zastanówcie się, czy ten Jezus jest waszym Panem, czy rzeczywiście wierzycie w to, że Bóg jest i jest dobry, czy rzeczywiście wierzycie w ofiarę Jezusa Chrystusa. Na cmentarzu widzicie wiele krzyży, ale co ten krzyż dla was znaczy? Czy Jezus Chrystus jest dla was realną postacią, czy jakąś baśnią? A on nie jest baśnią, ponieważ ja doświadczam go realnie w moim życiu. Ja spotkałam się z nim realnie, realnie. Uznałam w moim sercu, że coś jest ze mną nie tak, że jestem w błędzie, że nie znam Boga tak naprawdę. Słucham tych zaśpiewów religijnych, dobry Jezu, nasz Panie, ale tak naprawdę nie wierzę w tego Jezusa, nie wierzę w to, że jest dobry. Myślę, że nie chcę doświadczyć, myślę, że chcę mnie rozliczyć z moich uczynków, ale tak nie jest, ponieważ Bóg wie, kim jesteśmy, wie, że wszyscy zbłądzili, wszystkim brak chwały Bożej, wszystkim nam brak chwały Bożej. Wy, którzy jesteście teraz odwróceni od Boga tyłem, brak wam chwały Bożej. Wiecie to. Jesteście strudzeni i spracowani. I Jezus Chrystus, gdyś chodził tutaj po ziemi, mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście strudzeni i spracowani, a dam wam ukojenie. W waszych sercach jest pragnienie wieczności. W waszych sercach jest pragnienie chwały. W waszych sercach jest pragnienie bycia bohaterem. Tak macie w sercach, ale rzeczywistość jest inna. Bez Boga nie jesteście w stanie tego pragnienia wypełnić. Bez Boga nie jesteście tak naprawdę sobą.
bez Boga, idziecie na zatracenie, bo cały ten świat idzie na zatracenie. Dzisiaj jest tutaj dużo protestujących ludzi. Mają dobre intencje, chcą budować te pomniki, nie chcą, żeby one się rozpadły, ale to wszystko się rozpada. Ten świat się rozpada. Ten świat się rozpada. Ale nie tak musi być z wami. Jezus powiedział, że każdy, kto wierzy we mnie, nie, choćby i umarł, będzie żyć. Będzie żyć. Gdy usłyszysz dzisiaj ten zaśpiew, dobry Jezu, a nasz Panie, daj mi wieczne spoczywanie. Pomyśl sobie, czy wierzysz w to, że Jezus jest dobry? Czy uczyniłeś Go swoim Panem rzeczywiście? Ja idę dzisiaj za swoim Panem. On mieszka w niebie. On mieszka w niebie. On wyposażył mnie do zwycięskiego życia tutaj, ponieważ gdy się spotkałam z Nim tutaj realnie, Bóg jest duchem, On wszedł do mojego ducha. Mój duch jest teraz żywy. Narodziłam się z Ducha Świętego, to tak się nazywa. Jezus to wyjaśnił Nikodemowi, takiemu uczonemu w Piśmie. Powiedział, zaprawdę powiadam ci, nie może wejść do Królestwa Niego z tym, kto się nie narodzi z Ducha. Ja się narodziłam z Ducha. To jest dla każdego, dla każdego, kto uwierzy w swoim sercu, że Jezus zmarł za jego grzechy i zmartwychwstał. Dla każdego, kto uczyni Jego swoim Panem, realnie, realnie. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu poddajesz się Mu. To znaczy, że po prostu uznajesz, że On wie lepiej, bo On jest Twórcą. On Ciebie stworzył. To On Ciebie stworzył. On Ciebie wyposażył. On ustanowił jakieś powołanie do Twojego życia. I Ty go nie zrealizujesz, jeżeli nie uczynisz Go swoim Panem. To nie jest zły Pan. Śpiewacie dobry Jezu, a nasz Panie. On jest dobry. On zapłacił za was. Zapłacił za każdego z was. Położył swoje życie. Był obdarty ze wszelkich godności tam na krzyżu. Nie miał żadnej szmaty na biodrach. Wybierzcie dzisiaj Jezusa. Jak będziecie słyszeć te słowa, dobry Jezu, a nasz Panie, zastanówcie się, czy to jest wasz Pan, czy to jest wasz Pan, czy wierzycie rzeczywiście w dobroć Boga, w to, że dał swojego Syna, żebyście nie zginęli, ale mieli życie wieczne.